Dobrze, dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Trojan. Będę miał przyjemność w dniu dzisiejszym poprowadzić dla Państwa i z Państwem krótkie szkolenie, prezentację dotyczącą nowego prawa zamówień publicznych. W pierwszej kolejności chciałbym zapytać Państwa, czy Państwo mnie słyszą i czy Państwo widzą tę prezentację, która została tutaj wyświetlona i Państwu udostępniona. Bardzo bym prosił chociażby na czacie o potwierdzenie, że Państwo mnie słyszą i widzą tę prezentację. Tak. Dobrze. Dziękuję w takim razie serdecznie. Proszę Państwa, dzisiejsze wystąpienie moje i takie krótkie szkolenie, spotkanie z Państwem zostało przygotowane przeze mnie przede wszystkim pod kątem wykonawcy, bo jak dobrze wiem, jak zostałem poinformowany, Państwo jesteście przedstawicielami wykonawców i w związku z tym, nawet jeżeli będę Państwu prezentował kwestię dotyczącą polityki zakupowej państwa, czy też samego etapu przygotowania przez zamawiającego postępowania, zasad udzielania zamówień publicznych, czy nowych definicji wprowadzonych w ramach nowej regulacji, która będzie prawdopodobnie od 1 stycznia już aktem obowiązującym, została w tym czasie zmieniona. Ja też postaram się Państwu jeszcze przybliżyć te elementy, które zostały zmienione jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy. Jeżeli będę o tych rzeczach mówił, to będę mówił o tych rzeczach z punktu widzenia wykonawcy i tych elementów, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo wykonawców w ramach zamówień publicznych. Mówiąc w ramach takiego krótkiego wprowadzenia, ustawodawca wprowadzając nową regulację założył sobie pewne cele i te cele zostały wyspecyfikowane dość szczegółowo w uzasadnieniu nowego aktu. Jednakże poza tymi celami, jak wiadomo Państwu zapewne, nasz akt prawny, który wejdzie w życie, nie będzie funkcjonował niezależnie od dyrektyw i regulacji na poziomie europejskim i w tych regulacjach prawodawca europejski założył sobie też pewną instrumentalizację systemu zamówień publicznych. Mówiąc krótko, ta instrumentalizacja polega na tym, że inaczej, że zamawiający, którzy nabywają pewne dobra, nie tylko powinni zaspokajać swoje własne potrzeby, ale też realizować cele wyższe, które są tutaj w tym przypadku przez prawodawcę unijnego preferowane. Tymi celami jest kwestia ochrony środowiska, innowacyjności, polityki społecznej. Te elementy powinny być brane pod uwagę zarówno podczas wszczęcia, jak i kontynuowania i samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prawodawca krajowy postanowił te cele zrealizować na etapie regulacji krajowej, na poziomie regulacji krajowej, jednakże też w ramach tutaj uzasadnienia wskazał na kilka tak naprawdę dyrektyw, które mu przyświecały przy wprowadzaniu nowych regulacji. To chodziło tutaj o uproszczenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprawę pozycji wykonawców i podwykonawców, zwiększenie efektywności, innowacyjności i przejrzystości zamówień, jak również tutaj przychylenie się i zmaksymalizowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. I te cele miały stać właśnie przy wprowadzeniu poszczególnych instytucji, czy to na poziomie zasad, czy na poziomie definicji ustawowych, czy już w toku i w przebiegu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wśród tych kluczowych instrumentów, które zostały wprowadzone przez prawodawcę krajowego, mamy po pierwsze na etapie przygotowania postępowania obowiązek analizy ekonomicznej zasadności wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w ramach postępowania, samego faktu jego wszczęcia, wyboru trybu, wartości, kwestii opisu przedmiotu zamówienia, jak również w tym przypadku ustanowienia określonych postanowień kontraktowych. Kolejnym elementem wprowadzonym w ramach nowej regulacji jako zasada systemu zamówień publicznych, obok zasady przejrzystości i równego traktowania wykonawców, jest zasada best value for money, która dotyczy tak naprawdę ekonomicznej analizy zasadności wszczęcia postępowania i oceny, czy zamawiający, wszczynając określone postępowanie w określonych warunkach, ma możliwość uzyskania najlepszej wartości ekonomicznej z poniesionych przez siebie nakładów finansowych. W ramach tej analizy zamawiający ma również obowiązek aktualizacji i publikacji planów zamówień. To planowanie jest w tym przypadku elementem polityki zakupowej państwa. Prawodawca położył nacisk na postępowania prowadzone w trybach negocjacyjnych, odsuwając na bok postępowania klasyczne, czyli taki typowy przetarg nieograniczony, gdzie mamy gotowy opis przedmiotu zamówienia, w ramach którego wykonawcy w zasadzie nie mają możliwości ingerencji w ten opis.
i składają na oparciu o dokumentację postępowania oferty, a potem te oferty są w kontekście tej dokumentacji postępowania przez zamawiającego oceniane, wybierana jest oferta najkorzystniejsza. Prawodawca przewidział wstępne konsultacje rynkowe mające na celu ukształtowanie i opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Poniżej progów unijnych doszło do uproszczenia procedur w zakresie umów. Prawodawca postanowił nie tylko wprowadzić dodatkowe zasady, ale również klauzule abuzywne, czyli te klauzule, które nie mogą być ujęte w treści kontraktowej. Prowadził częściowe płatności. Ja na dalszym etapie będę Państwu o tym mówił. Zmiany dotyczą również środków ochrony prawnej, jak również skargi do sądu okręgowego i wprowadzonej nowej instytucji, czyli możliwości wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego właśnie przez wykonawców, którzy byli uczestnikami postępowania przed Sądem Okręgowym. W samych definicjach wprowadzono kilka zasadniczych zmian, jednakże ja skupię się tylko na tych zmianach, które mogą mieć wpływ właśnie na udział wykonawców w ubieganiu się o zamówienie publiczne. I tutaj Państwu prezentuję jeden z tych elementów, to jest nową definicję dostaw, która została w tym przypadku rozszerzona. Dotyczy ona nie tylko nabywania produktów albo rzeczy ruchomych, jednakże tutaj wprowadzono również energię, wodę, prawo majątkowo, ale w tym przypadku ta definicja ma bardziej rozległe znaczenie, jest ona bardziej pojemna znaczeniowo, gdyż prawodawca w niej wskazał, że mogą być tak naprawdę wszystkie elementy, które mogą być przedmiotem obrotu. Każda rzecz, która może być przedmiotem obrotu, każde prawo, które może być przedmiotem obrotu, w tym przypadku może być nabywane w ramach dostaw i ta regulacja została ujęta w artykule 7, punkcie 4 nowego prawa zamówień publicznych. Kolejną zmianą jest wprowadzenie definicji innowacji. Chyba jak dobrze pamiętam, na kolejnym slajdzie będę Państwu prezentował, czym ta innowacja jest w rozumieniu nauk ekonomicznych. Tutaj prawodawca postanowił, ze względu na to, że posługuje się tym zwrotem bardzo często w toku postępowania, w toku swojej regulacji, postanowił uregulować na potrzeby prawa zamówień publicznych, czym ta innowacja jest. Tutaj macie Państwo treść tej definicji. Ona jest kształtowana nie tylko na etapie ubiegania się o zamówienie publiczne, ale również na etapie oceny. Innowacje są badane na etapie kryteriów oceny ofert w ramach opisu przedmiotu zamówienia. Mogą być wprowadzone wymogi, które wymagają dostarczenia produktów albo usług, albo procedur, które będą wdrażały takie produkty innowacyjne. Sama definicja innowacji została wprowadzona dość dawno do systemu nauk ekonomicznych i Schumpeter, który był tak naprawdę prekursorem tego pojęcia, wskazał tutaj 5 obszarów, gdzie ta innowacja może być stosowana. Dotyczyło to rzeczy oczywistych, jak stworzenie nowego produktu, nowej technologii, metody produkcji, ale również stworzenie nowego rynku zbytu, pozyskanie nieznanych dotąd surowców, czy też reorganizację już istniejących gałęzi gospodarki. Ta regulacja, która znajduje się w ustawie, która wyjdzie w życie z dniem 1 stycznia, taką definicję posiada, ona jest troszeczkę bardziej specyficzna, ukształtowana na potrzeby systemu zamówień publicznych. Poza tymi zmianami w zakresie samych definicji wprowadzono definicję kryteriów selekcji. Nie jest to niespotykane dotychczas pojęcie, gdyż ono zostało ujęte zarówno w dyrektywach, w tym dyrektywie klasycznej w szczególności. Było ono przedmiotem orzecznictwa, było opisane, ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo, jednakże tutaj prawodawca krajowy postanowił wprowadzić definicję, wskazując, że są to obiektywne, niedyskryminacyjne kryteria stosowane w szczególności w ramach poszczególnych trybów, jak również w konkursie i służą one, tak jak dotychczas, w celu ograniczenia liczby wykonawców albo uczestników konkursu, którzy mogą ubiegać się o zamówienie i mają prawo złożyć ofertę w danym postępowaniu. Te kryteria selekcji były zazwyczaj wykorzystywane w trybach przetargów ograniczonych, to tam następowała wstępna preselekcja wykonawców i dopiero ci wykonawcy tak jakby selekcjonowani w oparciu o te kryteria byli zapraszani do składania ofert i mogli
te oferty składać już na etapie drugim postępowania, czyli na etapie składania właściwych, docelowych ofert przetargowych. Wprowadzono również w ramach systemu zamówień publicznych dwa nowe pojęcia, to są podmiotowe środki dowodowe i przedmiotowe środki dowodowe. Nie są to całkowicie nowe pojęcia, one funkcjonowały, jednak nie były one ani definiowane, ani w taki sposób nazwane. Wszystkie podmiotowe środki dowodowe to te dokumenty, które dotyczą sytuacji podmiotowej wykonawcy, jego charakterystyki, czyli kwestii dotyczącej jego wiarygodności finansowej, doświadczenia, braku podstaw do wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu w znaczeniu ogólnym, kryteriów selekcji. Są to tak naprawdę wszystkie dokumenty zewnętrzne zgodnie z nową regulacją artykułu 125 ust. 1. Nie są to dokumenty, których to wykonawca, który sporządza ten dokument w ramach wstępnego oświadczenia potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, czy też nie podlega wykluczeniu z tego postępowania. To są wszystkie dokumenty zewnętrzne, wydawane przez organy zewnętrzne, obejmujące sytuację podmiotową wykonawcy. Kolejna definicja to definicja przedmiotowych środków dowodowych. Są to te wszystkie dokumenty, które potwierdzają, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi, czy też roboty budowlane cechują się w tym przypadku określonymi właściwościami badanymi w ramach opisu przedmiotu zamówienia, czy w ramach kryteriów pozacenowych oceny ofert. I są to też z reguły dokumenty zewnętrzne. Tutaj jako wyjątek wskazałem Państwu w ramach przykładu kwestię, jeżeli wykonawca, który ubiega się o zamówienie, jest jednocześnie producentem jakiegoś wyrobu czy też urządzenia, to zazwyczaj on jest autorem specyfikacji technicznych czy też kart katalogowych i to takie dokumenty wytworzone przez niego mogą być w ramach postępowania składane i te dokumenty będą traktowane jako przedmiotowe środki dowodowe. Ja na kolejnym, dalszym etapie będę Państwu mówił, jakie specyficzne rozwiązania zostały wprowadzone przez prawodawcę w kontekście właśnie tych środków dowodowych i ich uzupełniania. W ramach podsumowania definicji część z nich ma jedynie porządkujący charakter. Wyjaśniają one pojęcia wprowadzone nowo do ustawy, ale już istniejące wcześniej w obrocie prawnym i w taki sposób traktowane. Tutaj została im nadana pewna specyficzna nazwa. Definiują postępowania oraz udzielanie zamówień, likwidują istniejące dotychczas spory w zakresie tego, kiedy postępowanie jest wszczynane, które elementy wchodzą w skład postępowania, które nie są w nim zawarte. Otóż w przypadku nowej definicji postępowania wskazane zostało, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie jest, jej zawarcie nie jest elementem postępowania jako takiego, nie jest elementem procedury. Niektóre z tych definicji są odmienne od definicji przyjętych zarówno w systemie prawa cywilnego, jak również są odrębne od takiego potocznego rozumienia tych pojęć. W zakresie nowych zasad, istnym tutaj nowum wprowadzonym przez prawodawcę jest zasada, którą Państwu już wskazałem na wstępie, to jest zasada bez woli formalnej dotycząca przede wszystkim efektywności ekonomicznej. Odnosi się ona do konieczności analizy przez zamawiającego w tym przypadku zasadności wszczęcia samego postępowania, trybu jego wszczęcia, procedury, wyboru tej procedury, ustalenia wartości szacunkowej w taki sposób, aby zamawiający mógł uzyskać najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym, tak jak mówiłem też na wstępie, efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Wśród nowych zasad nie ma już prymatu trybów przetargów przetargowych, czyli tak jak było dotychczas przetargu ograniczonego i nieograniczonego, w tym przypadku prawodawca położył nacisk na te tryby negocjacyjne, gdzie w ramach negocjacji dochodzi do ukształtowania czy to opisu przedmiotu zamówienia, czy kryteriów oceny ofert, aby wykonawcy mogli brać czynny udział w przygotowaniu postępowania. Sama analiza efektywności gospodarczej będzie przeze mnie również poruszana na dalszym etapie. Ona jest o tyle ważna, że gdyby prawodawca, jak również organy kontroli czy też nadzoru nad systemem zamówień publicznych dość ściśle respektowały tą zasadę, to tak naprawdę wszczęcie każdego postępowania powinno być poprzedzone szczegółową analizą, która może być
i są ku temu przesłanki, może być weryfikowana przez wykonawców w ramach środków ochrony prawnej. Ja będę Państwu na konkretnych przykładach wskazywał, jakie ewentualne systemy oceny mogą być przeprowadzone przez wykonawców w stosunku do dokonanej przez zamawiającego analizy i skutkującej tym decyzji o wyborze zarówno trybu udzielenia zamówienia, jego wartości, rodzaju zamówienia, to znaczy tego, czy zamawiający będzie prowadził postępowanie dotyczące dostaw, usług, czy też robót budowlanych. Wśród podstawowych zasad utrzymane zostały zasady dotyczące uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości postępowania, proporcjonalności, czyli stosowania adekwatnych środków do celów, które zamawiający chce osiągnąć, wykonywanie czynności przez osoby zapewniające, gwarantujące bezstronność i obiektywizm, zasada dotycząca jawności postępowania, pisemności postępowania i prowadzenia postępowania nadal w języku polskim. To są te zasady, które zostały przeniesione z obecnie obowiązującej ustawy. Nie mogło być też inaczej, gdyż one zostały wprost wyrażone w dyrektywach, w tym przypadku w szczególności w dyrektywie klasycznej, która reguluje niemalże cały system zamówień publicznych, który obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W ramach etapu przygotowania na zamawiającego nałożono szereg obowiązków, w tym wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania, nałożenie na centralne organy administracyjne określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych i obowiązek aktualizacji rocznych planów dotyczących zamówień publicznych. To są te elementy, które muszą być przekazane wykonawcom. Wykonawcy na podstawie planów mogą przygotować się do udziału w postępowaniach prowadzonych przez określonego zamawiającego. Zamawiający musi postępowania przed ich wszczęciem dokonać analizy. W przypadku zmian podejścia do jakiejś czynności zakupowej musi dokonywać aktualizacji tych rocznych planów, jak również w ramach strategii zarządzania centralne organy administracji rządowej muszą w zakresie poszczególnych kategorii zakupowych kreować tutaj te strategie, aby przyjąć jakiś model, pewien sposób działania, który może być tak naprawdę też podstawą dla wykonawcy do oceny w przyszłości, jak będą realizowane poszczególne czynności zakupowe już na etapie procesu ubiegania się o konkretne zamówienie publiczne. W ramach definicji, jak również regulacji dotyczącej ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, przepisy te wprowadzone w nowym akcie prawnym mają charakter jedynie porządkowy, zostały ujęte w jednym miejscu aktu prawnego. Jedynym nowym, jakie zostało wprowadzone, to dotyczy aktualizacji dokonanego szacunku. Jeśli obiektywnych tak naprawdę przesłanek, ustalony szacunek przed wszczęciem postępowania okazał się nieaktualny i ta aktualizacja na mocy artykułu 36 ust. 2 nowej ustawy jest możliwa jedynie przed samym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tak jak Państwu już mówiłem na wstępie, część tych regulacji stanowi odzwierciedlenie polityki zakupowej państwa. Sama ta polityka zawiera w sobie definicje odnoszące się zarówno do aspektów normalizacyjnych, dotyczących kalkulacji kosztów i cyklu życia produktów, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych oraz stosowania aspektów społecznych i zdrowotnych. A realizuje ona, tak jak mówiłem też wcześniej, politykę dotyczącą systemu zamówień publicznych na poziomie unijnym. Ma odzwierciedlać strategię rozwoju kraju, nakłada na podmioty zamawiające szereg obowiązków, tych, o których Państwu mówiłem wcześniej, wpływa na przygotowanie planu postępowania, analizy potrzeb, jak również w kontekście tej zasady efektywności, która została wyrażona w artykule 17 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi ona tutaj, ta polityka, odzwierciedlenie tak naprawdę całej tej instrumentalizacji, która została przyjęta w dyrektywach, w szczególności w dyrektywie klasycznej 2014/24/UE, będącej odzwierciedleniem polityki Unii Europejskiej już na poziomie całego systemu zamówień publicznych na obszarze całej Unii Europejskiej. Co do samej zasady ujętej w artykule 17 ust. 1,
co jest bardzo istotne, jest ona równoprawną zasadą zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, pisemności, jawności postępowania. Jej treść wskazuje przez użycie łącznika oraz, że oba te elementy ujęte w tej normie prawnej muszą być spełnione łącznie, dlatego też zamawiający, udzielając zamówienia, czyli przygotowując postępowanie, prowadząc postępowanie, powinien zapewnić najlepszą jakość dostaw usług oraz robót budowlanych. Ona musi być uzasadniona charakterem zamówienia w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, i jednocześnie w ramach tej zasady wprowadzono wytyczne, aby uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, musi być adekwatne do poniesionych przez zamawiającego nakładów. Dlatego też w ramach oceny działań zamawiającego, zarówno realizowanej przez organy kontroli, tutaj Regionalne Izby Obrachunkowe, Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, jak również realizowane na etapie środków ochrony prawnej, mogą być one oceniane w kontekście tej ogólnej, bardzo na ogólnym poziomie wyrażonej zasady systemu zamówień publicznych, całkowicie nowej, nieznanej wcześniej temu systemowi, która będzie obowiązywała już od 1 stycznia 2021 roku. W kontekście tej zasady postaram się Państwu przedstawić, jakiego rodzaju konsekwencje może wykonawca wyciągać z tej zasady i z samego etapu przygotowania przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Otóż na etapie przygotowania postępowania, po pierwsze, zamawiający musi wybrać tryb postępowania, musi wybrać rodzaj zamówienia, musi wybrać, określić jego wartość, do tego określić kryteria pozacenowe oceny ofert, które mają być stosowane obok tego kryterium zasadniczego. Stąd też już na tym etapie możemy przyjąć, że wykonawcy będą mogli kontrolować w ramach systemu środków ochrony prawnej podjęcie przez zamawiającego decyzji na tym etapie, czyli po wszczęciu postępowania, jeżeli celem zamawiającego będzie na przykład nabycie na własność jakichś produktów, wykonawca po dokonaniu analizy ekonomicznej uzna, że bardziej korzystne dla zamawiającego będzie na przykład nabycie tych produktów, tych samych rzeczy ruchomych w ramach leasingu czy najmu, będzie mógł w tym przypadku kwestionować taki właśnie opis przedmiotu zamówienia, wskazując, że nie jest on w tym przypadku najbardziej efektywną drogą do uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów przez zamawiającego. To samo może dotyczyć też trybu postępowania. Jeżeli poszczególni wykonawcy, którzy będą analizowali ogłoszenie po wszczęciu postępowania, uznają, że przetarg nieograniczony czy ograniczony nie jest w tym przypadku najbardziej korzystnym dla zamawiającego trybem postępowania, bo bardziej korzystne dla niego byłoby zastosowanie trybu negocjacyjnego, trybu obejmującego na przykład partnerstwo innowacyjne albo też uzyskanie tego zamówienia i wejście w ramach koncesji czy też partnerstwa publiczno-prywatnego, będą mogli i przy podejściu w tym przypadku dość rygorystycznym dostosowanie tej zasady ujętej w artykule 17 kwestionować właśnie tego rodzaju wybór trybu. Ta sama sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do wartości zamówienia, gdyż nabycie na przykład budynku może nastąpić w ramach długoterminowego najmu, a nie wykonania robót budowlanych i nabycia przez zamawiającego tak naprawdę własności obiektu budowlanego. Takie rzeczy, tak przynajmniej można zakładać, analizując te przepisy, będą mogły być przez zamawiającego kwestionowane. Ja do tego wrócę już na etapie analizy z Państwem tych zmian, które nastąpiły w ramach środków ochrony prawnej. Analiza potrzeb i wymagań została ujęta w dziale drugim, rozdziale pierwszym w ramach systemu, w ramach tej części ustawy, która dotyczy przygotowania postępowania, i obowiązek ten został nałożony na zamawiających publicznych w ramach unijnego zamówienia publicznego. Analiza potrzeb jest realizowana, tak jak mówiłem wcześniej, przed wszczęciem postępowania. Obejmuje ona badanie możliwości zaspokojenia potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych,
czyli w tym przypadku oceny, czy lepiej jest, jeżeli zamawiający zatrudni pracowników, poszukując na przykład usługi przewozu osób, zakupi na własność pojazdy i będzie je realizował taką usługę samodzielnie, czy też te samochody będzie mógł nabyć w ramach leasingu przy udziale pracowników własnych, czy też może będzie mógł podjąć decyzję, kierując się tutaj efektywnością ekonomiczną, że całą usługę w ramach usługi przewozu osób zleci, outsourcuje na zewnątrz i będzie ona realizowana przez podmiot zewnętrzny. Ta analiza potrzeb właśnie ma temu służyć, aby zamawiający mógł taką decyzję podjąć już przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje, które mają być w ramach tej analizy zaprezentowane i ujęte, zostały opisane w artykule 83. Dotyczą one tak: orientacyjnej wartości zamówienia, możliwości podziału zamówienia na części, przewidywanego wyboru trybu udzielenia zamówienia, możliwości albo braku możliwości uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych, jak również ryzyk związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza potrzeb ma dotyczyć celowości, ekonomicznej rentowności zamierzenia, jego wariantów, ustalenia zasadności składania ofert częściowych, trybu, aspektów pozazamówieniowych, tak w tym przypadku, o których mówiłem już Państwu wcześniej, dotyczących wartości i ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Do jej dokonania są zobligowani zamawiający publiczni. Obowiązek ten nie dotyczy zamawiających w pełnym tego słowa znaczeniu sektorowych, nie dotyczy też zamawiających subsydiowanych, dotyczy postępowań klasycznych o wartości powyżej progów unijnych. Z tego obowiązku zwolnione są postępowania, które zamawiający zamierza przeprowadzić w trybach negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki, i te wyłączenia zostały ujęte tutaj w artykule 209 i 214 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach podsumowania tej części elementu przygotowawczego postępowania, analiza potrzeb jest to bardzo szczegółowe opracowanie, wymagające dość dużych nakładków środków i dużej znajomości przez zamawiającego samego rynku zamówień publicznych dotyczącej danej branży, jak również zasad ekonomicznej rentowności, celowości prowadzenia postępowania. Wymaga ona uwzględnienia alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb zamawiającego. Skutkiem tej analizy powinno być właściwe dobranie trybu zamówienia, zasadności podziału zamówienia na część, udzielanie w częściach, czyli składanie ofert częściowych, wartości zamówienia, oceny ryzyk, ujęcia tych ryzyk w postanowieniach kontraktowych, i już nierzadko, jak się analizuje te przepisy artykułu 83 w kontekście wykładni systemowej, dokonanie tej analizy powinno być przeprowadzone już na etapie sporządzenia planu zamówień. Jeżeli w planie zamówień zamawiający musi ująć tryby, określić rodzaj zamówienia w przybliżeniu i wartość, to wydaje się, że właśnie ta analiza już na tym etapie powinna mieć miejsce. Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia wykonawców ubiegających się o zamówienie jest możliwość sięgnięcia przez zamawiającego do zasobów wykonawców albo instytucji zewnętrznych przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia. Mówiąc krótko, artykuł 84 nakłada na zamawiającego swego rodzaju obowiązek polegający na tym, że zamawiający, zanim dokona opisu przedmiotu zamówienia, powinien wysondować możliwości rynku i na tej podstawie uszczegółowić opis przedmiotu zamówienia, aby uwzględniać te okoliczności, które rynek oferuje zamawiającego w ramach jego zainteresowania, w ramach dostaw, usług lub robót budowlanych. W tym przypadku w tej regulacji zostało wskazane, że zamawiający może korzystać zarówno z doradztwa ekspertów, jak również władzy publicznej i lub wykonawców, w tym wypadku wykonawców, którzy mogą być w późniejszym etapie zainteresowani ubieganiem się o to konkretne zamówienie publiczne. Stąd też, aby przeciwdziałać naruszeniu uczciwej konkurencji w ramach tego sondowania rynku, to na zamawiającego zostały nałożone obowiązki, które
które mają obejmować podjęcie odpowiednich środków w celu zagwarantowania, że udział wykonawcy, który brał udział przy tych wstępnych konsultacjach rynkowych, nie zakłóci konkurencji. Tutaj zostały wskazane w szczególności pewne rodzaje zachowań, które zamawiający powinien podjąć. I proszę też zwrócić uwagę na okoliczność, że gdyby wykonawca, który bierze udział przy wytworzeniu, przy sporządzeniu dokumentacji takiego postępowania, przy ukształtowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jego udział na późniejszym etapie mógł zakłócić konkurencję, to tak naprawdę od zachowań i zapobiegliwości zamawiającego zależy, czy ten wykonawca będzie mógł potem na etapie już ubiegania się o zamówienie publiczne wziąć w nim udział. I tutaj prawodawca przewidział przesłankę wykluczenia wykonawcy, wskazując, że wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób. Jest to pewnego rodzaju, tak można powiedzieć, zabezpieczenie, jednakże niesie ono ze sobą dość duże ryzyko, jak Państwo tutaj widzicie na tym slajdzie. Wykonawcy w związku z powyższą przesłanką wykluczenia mogą mieć pewnego rodzaju obawy brania udziału w takich konsultacjach. Konieczne jest w tym przypadku bowiem sumienne wypełnienie przez zamawiającego tych obowiązków ujętych w ustępie pierwszym tego przepisu, czyli zagwarantowanie w tym przypadku takich okoliczności i zapewnienie, że wykonawca, który brał udział, będzie mógł brał udział przy tych konsultacjach już na etapie udzielania się, ubiegania się o zamówienie, nie będzie posiadał na przykład szerszych informacji od innych wykonawców, które będzie mógł wykorzystać na etapie ubiegania się o zamówienie publiczne. Stąd też zamawiający powinien wszystkie informacje, jakie uzyska na tym etapie od wykonawcy, z którym który brał udział przy przygotowaniu postępowania, powinien przekazać, upublicznić innym wykonawcom, aby ci wykonawcy mieli równe prawa i mogli na tych samych zasadach ubiegać się o to konkretne już zamówienie. Prawodawca wprowadził również regulacje odnoszące się do konfliktu interesów, uszczegółowił, że konflikt interesów ma miejsce wówczas, kiedy osoby reprezentujące zamawiającego, czy to ubiegają się o zamówienie publiczne, czy pozostają w określonych stosunkach z tymi osobami, określił również termin, że ma to mieć miejsce w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania i ze względu na to, że taka okoliczność jest albo może być postrzegana jako zagrożenie, wprowadził już szczegółowe zasady dotyczące pojęcia konfliktu interesów. Można traktować te regulacje jako swoistą definicję właśnie pojęcia konfliktu interesów. Jak było to zapowiadane w ramach uzasadnienia projektu nowej ustawy, prawodawca krajowy wprowadził prymat komunikacji elektronicznej. Co do zasady, ta komunikacja między wykonawcami a zamawiającym odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ta ustna komunikacja została wprowadzona tylko w określonych trybach negocjacji i dialogu. Planowane jest wdrożenie, tak naprawdę wykonanie e-platformy. To jest narzędzia, które będzie służyło zarówno do komunikacji, jak i będzie obejmowało cały system zamówień publicznych, będzie obejmowało i proces składania ofert, jak również będzie służyło do wnoszenia i obsługi środków ochrony prawnej. Takie są założenia przynajmniej na etapie projektu wyspecyfikowane w uzasadnieniu tego nowego aktu prawnego. Nadal mamy do czynienia z ofertami składanymi w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. W ramach postępowań poniżej progów unijnych, czy na tych postępowań krajowych, prawodawca dopuścił wykorzystanie do podpisania oferty profilu zaufanego ePUAP oraz dowodu osobistego, tak zwanego e-dowodu. Nie będzie w tych postępowaniach wymagane korzystanie z podpisu kwalifikowanego. Jest to pewien swego rodzaju ukłon w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, na których uzyskanie takich certyfikatów może być albo kłopotliwe, albo zbyt kosztowne. Pozostają w zakresie zamawiający w trybie artykułu 67 ustala zasady komunikacji zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym w tym wypadku. W zakresie zamówień krajowych wprowadzono tryb podstawowy,
jak również tryby partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia wolnej ręki. Tak jak Państwu mówiłem na wstępie, ja postaram się Państwu, jeżeli zdążę, odpowiedzieć na te pytania, bo jesteśmy mniej więcej w połowie, a chciałbym przejść z Państwem zarówno do kwestii umów, które mogą być dla Państwa dość istotne, i kwestii środków ochrony prawnej. Jeżeli uda mi się w tym krótkim, godzinnym wystąpieniu odpowiedzieć na Państwa pytania, które Państwo zadajecie tutaj za pomocą czatu, to ja to zrobię. Jeżeli się nie uda tutaj w ramach ograniczeń czasowych, bo my jesteśmy dość ograniczeni czasowo, to postaram się na te pytania odpowiedzieć za pośrednictwem tutaj Pani Anny, która ma ze mną kontakt, i Państwo te pytania przekażą mnie, a ja postaram się na nie odpowiedzieć, żeby też dać szansę wszystkim, żebyśmy też dotrwali do końca całej prezentacji i omówili mniej więcej cały ten zakres, który na dzisiaj przygotowałem. Tak jak Państwu mówiłem wcześniej, wracając do kwestii trybów procedowania, prawodawca nie czyni już trybami podstawowymi trybu przetargu nieograniczonego i ograniczonego. Tutaj w tym przypadku położył nacisk na te tryby negocjacyjne, w których dochodzi do swego rodzaju uzgodnienia warunków związanych zarówno z opisem przedmiotu zamówienia, czy też kryteriami oceny ofert, i to te tryby są przez prawodawcę w tym przypadku preferowane. W zakresie zamówień unijnych niewiele się zmieniło co do trybów. Nadal mamy do czynienia z przetargami, trybami negocjacyjnymi, jak też partnerstwem, czy też wolną ręką. W ramach postępowań powyżej progów unijnych konieczna jest analiza potrzeb i wymagań, która kończy się publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ta analiza potrzeb i wymagań jest w tym przypadku obligatoryjna. Zamawiający, na niego został nałożony obowiązek żądania podmiotowych środków dowodowych w zakresie podstaw wykluczenia. Mamy tutaj obowiązek złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Termin związania ofertą wynosi odpowiednio 90 i 120 dni w zależności od wartości. Te progi są określone dla dostaw i usług na poziomie, jak dobrze pamiętam, 10 milionów euro, dla robót budowlanych 20 milionów euro. Procedura odwrócona, czyli ta odpowiadająca obecnemu artykułu 24aa ustęp 1 ustawy, została przewidziana jedynie w przetargu nieograniczoną i możliwość jej złożenia dotyczy tylko wykonawcy, który złożył ofertę sklasyfikowaną na pierwszym miejscu w ramach kryteriów oceny ofert. Omawiając krótko tryby w zamówieniach krajowych, jest to tryby podstawowe ogłoszone w biuletynie zamówień publicznych. Tryb bez negocjacji obejmuje publikację od razu specyfikacji warunków zamówienia publikowanej od początku. W tym trybie wariantowym mamy możliwość negocjacji dotyczącą kryteriów oceny ofert. Jest oczywiście opublikowana specyfikacja warunków zamówienia, jednakże tu na etapie ubiegania się o zamówienie wykonawcy proponują bądź negocjują z zamawiającym, jakie kryteria pozacenowe mogą być stosowane w ramach tego konkretnego postępowania. Tam, gdzie nie można określić w sposób jednoznaczny opisu przedmiotu zamówienia, wymagań dotyczących sposobu jego realizacji, tutaj w zamówieniach krajowych prawodawca nałożył obowiązek przeprowadzenia negocjacji. Na pierwszym etapie sporządza się opis potrzeb i wymagań, dopiero po jego sporządzeniu wykonawcy otrzymują specyfikację warunków zamówienia, to jest odpowiednik obecnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku zmieniło się tylko nazewnictwo, nie zmienił się charakter tego dokumentu. W ramach tego trybu podstawowego z możliwością negocjacji, publikacja specyfikacji, negocjacje w ograniczonym zakresie nie mogą prowadzić do zmiany treści tego dokumentu i dotyczą, tak jak mówiłem wcześniej, wyłącznie kryteriów oceny ofert. Tryb podstawowy z obowiązkiem przeprowadzenia negocjacji, brak jest specyfikacji, nie mogą prowadzić one do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia albo realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań, czyli te minimalne muszą być zachowane. Doprecyzowane będą jedynie szczegóły, mogą dotyczyć warunków zamówienia w celu podniesienia na przykład jego efektywności, i opracowanie tej specyfikacji następuje dopiero po przeprowadzeniu tych negocjacji
i jest przekazywane wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania tych ofert już ostatecznych. Tak przedstawia się pokrótce schemat. Mamy najpierw ogłoszenie, składane są oferty wstępne. Te podmioty, których oferty nie zostaną odrzucone, są zaproszone do negocjacji. Mamy do czynienia z negocjacjami, kiedy zostaje już ukształtowana ostateczna wersja specyfikacji. Zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych. Zostają one złożone, następuje czynność ich badania i czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. W zakresie wadium zniesiono obowiązek żądania w postępowaniach powyżej progów unijnych, wprowadzono obowiązek złożenia gwarancji lub poręczenia w oryginale w postaci elektronicznej, zniesiono tej formę poręczeń, wniosek wykonawcy o zwrot wadium powoduje niemożność wniesienia odwołania przez tego wykonawcę i zwrot tego wadium następuje w terminie 7 dni od upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy, unieważnienia postępowania, wyboru oferty najkorzystniejszej albo odrzucenia lub też wycofania oferty, odrzucenia oferty bądź też wycofania oferty przez samego wykonawcę. Wśród podstaw wykluczenia, które te najistotniejsze zmiany obejmują ograniczenie tych podstaw wykluczenia obligatoryjnych, dotyczą one przede wszystkim karalności wykonawcy związane z uprawomocnieniem się wyroków dotyczących podatków, opłat, ich składek, czyli tych czynności, tych publicznoprawnych opłat. Dotyczą również wydania zakazu sądowego, zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Dotyczą kwestii zmów przetargowych i zaangażowania wykonawcy w proceder zakłócający konkurencję. Są to elementy, które stanowią podstawę, obligatoryjną podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Do tego wprowadzono nowy warunek udziału w postępowaniu, jeśli chodzi o te dokumenty podmiotowe dotyczące właściwości wykonawców. Zamawiający bowiem może w tym przypadku wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dotyczy to wszystkich tych regulacji, które obowiązują na terytorium kraju, z którego pochodzi dany wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, stąd też zamawiający będą musieli w tym przypadku mieć rozeznanie, jakie to rejestry są prowadzone w poszczególnych państwach członkowskich, a jeżeli wykonawca będzie spoza obszaru Unii Europejskiej, to również w państwach spoza tego obszaru. W zakresie powoływania się na zdolność podmiotów trzecich, ja Państwu przedstawiam głównie te regulacje, które w ramach których po pierwsze dotyczą one wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne i gdzie wprowadzono najistotniejsze zmiany, jeśli chodzi o konstrukcję danych instytucji. W zakresie zdolności podmiotów trzecich prawodawca zobligował tutaj wykonawców do złożenia takiego zobowiązania już na etapie oferty, wprowadził jednoznaczny zakaz powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie albo ofert, jeżeli na etapie składania wniosków albo ofert wykonawca nie polegał na takich zasobach. Ta praktyka, która jest obecnie stosowana, że wykonawcy uzupełniają te zobowiązania stosownie do okoliczności i miejsca swojego w postępowaniu, została w tym przypadku wyeliminowana i jeżeli takie zobowiązanie nie znajdzie się w postępowaniu wraz z ofertą, to wykonawca takiego zobowiązania na dalszym etapie po składaniu ofert już uzupełnić nie będzie mógł w ramach procedury. I tak jak mówiłem wcześniej, podmiotowe środki dowodowe dotyczą właściwości wykonawcy. W postępowaniach krajowych zamawiający może ich żądać. W postępowaniach powyżej progów unijnych taki obowiązek został na zamawiającego nałożony. Dotyczą one właściwości, są to dokumenty zewnętrzne, jak również wykazy usług osób, które są składane przez wykonawców, jak również dołączone do tych dokumentów dokumenty potwierdzające, że dane usługi, dostawy czy roboty budowlane zostały wykonane należycie. Tak jak mówiłem wcześniej, przedmiotowe środki dowodowe dotyczą zgodności oferowanych dostaw, usług lub budowlanych z wymaganiami podmiotu zamawiającego.
Wprowadzono dość nietypowe rozwiązanie, wprowadzono bowiem zakaz ich uzupełnienia, gdy dotyczą one potwierdzenia kryteriów pozacenowych, czyli są składane na potrzeby kwalifikacji wykonawców w ramach tutaj kryteriów oceny ofert. W ramach samego opisu przedmiotu zamówienia, w ramach regulacji podstawowych powtórzono te regulacje za nową ustawą, w nowej ustawie za starą ustawą, tą obowiązującą obecnie. Wprowadzono tak jak obecnie zasadę proporcjonalności, jak również nałożono w tym przypadku obowiązek określenia kryteriów równoważności. Taki obowiązek jest w obecnej chwili prezentowany w doktrynie i orzecznictwie. Tutaj znalazł on sobie już miejsce na etapie regulacji ustawowych. Wprowadzono definicję normy, która nie funkcjonuje w żadnym innym akcie prawnym, chyba nawet nie ma jej w ustawie o normalizacji. Tutaj na potrzeby systemu zamówień publicznych krajowego, poza tymi definicjami, które są ujęte w artykule 2 i 4, wprowadzono całkowicie odrębną regulację dotyczącą pojęcia normy stosowaną tylko i wyłącznie w tym przypadku na potrzeby systemu krajowego systemu zamówień publicznych. Jednocześnie prawodawca wprowadził dość szczegółowe rozwiązania na dwóch poziomach. To jest ustęp 5 i 6 artykułu 101. Wprowadził szczegółowe rozwiązania dotyczące zakazu odrzucania oferty niezgodnej z normami, ocenami i specyfikacjami, jak również oferty niezgodnej z wymaganiami wydajnościowymi i funkcjonalnościowymi. Te szczegółowe regulacje będą badane na etapie oceny świadczenia, które wykonawca złoży w ramach złożonej oferty. Na tym etapie wykonawca będzie mógł, mimo tego, że literalnie nie spełnia zarówno norm, czy też specyfikacji, które zamawiający wskazał jako wzorcowe w ramach opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli opis przedmiotu zamówienia opisa w sposób funkcjonalny i wydajnościowy, nawet jeżeli one literalnie te produkty, które wykonawca oferuje, nie wpisują się w te wymagania, wykonawca będzie mógł mieć możliwość udowodnienia, że mimo braku spełnienia ich literalnie, mimo to spełniają one wymagania w inny sposób, alternatywny bądź taki, którego zamawiający nie przewidział wprost. Taka okoliczność zmienia po części w tym przypadku ocenę merytoryczną ofert, powodując, że zamawiający będą musieli w dość specyficzny sposób oceniać. Z drugiej strony wykonawcy będą dostali nowe narzędzie umożliwiające im wykazanie, że oferowane przez nich usługi, czy dostawy, czy roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego, choć nie w sposób literalny, ale w sposób inny, alternatywny, i na tym etapie będą mogli wykazać, że ich oferta jest zgodna z treścią specyfikacji i warunków zamówienia. I jak mówiłem wcześniej, dość specyficzne rozwiązania pojawiły się w kontekście możliwości uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych, czyli tych dotyczących wykazywania, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami zamawiającego. Wcześniej mówiłem o tym, że nie będzie można uzupełnić tych dokumentów, jeżeli te cechy danego przedmiotu są oceniane w ramach kryteriów oceny ofert. Tutaj jest nowa regulacja, całkowicie odmienna od tej obowiązującej obecnie. Otóż w artykule 107 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych prawodawca wprowadził, że jeżeli wykonawca nie złożył wraz z ofertą tych środków, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia, ale jedynie w przypadku, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu zamówień lub dokumentach zamówienia. Jeżeli takiej możliwości zamawiający nie przewidział, nie będzie mógł wykonawcy wezwać do uzupełnienia tych dokumentów, czyli do przedmiotowych środków dowodowych, a w konsekwencji taka oferta będzie zmuszony zamawiający ją odrzucić jako niezgodną z treścią specyfikacji. Sama specyfikacja warunków zamówienia jest to tożsamy dokument z obecnie funkcjonującą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jest publikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dostęp do niej jest do dnia udzielenia zamówienia. Dość szczegółowo uregulowano w odmienny sposób kwestie zadawania pytań, terminów, w jakich zamawiający jest zobligowany do udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Ponadto jeszcze wprowadzono regulacje w przypadku naruszenia terminów udzielenia wyjaśnień
Tutaj wprowadzono regulację obligującą zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert, a czas niezbędny do zapoznania się z samymi wyjaśnieniami, a nie tylko tak jak obecnie, na czas niezbędny na wprowadzenie ich do treści oferty. Co do czynności otwarcia ofert, wprowadzono pewną modyfikację podyktowaną okolicznością, że w tym przypadku oferty w przeważającej większości będą składane przy wykorzystaniu systemu i w formie elektronicznej. Wprowadzono tutaj możliwość otwarcia jej nawet później niż następnego dnia, czyli wprowadzono pojęcie niezwłoczności do momentu usunięcia awarii systemu, a z takimi awariami nierzadko wykonawcy się spotykają i one powodują czasami konieczność unieważnienia postępowania. Tutaj zamawiający dostał pewnego rodzaju furtkę. Do momentu usunięcia awarii te oferty będą gdzieś tam w systemie IT funkcjonowały i jeżeli ta awaria zostanie usunięta, to niezwłocznie po jej usunięciu zamawiający będzie mógł tego otwarcia dokonać nawet kilka albo kilkanaście dni po terminie składania ofert. Tak jak mówiłem wcześniej, terminy związania ofertą w tym przypadku mają być określone datą dzienną, a nie ilością dni i miesięcy. To ma zapewnić elastyczność tych terminów. Terminy związania ofertą dla trybu podstawowego to 30 dni, tak jak mówiłem wcześniej, 90 albo 120 dni w przetargach powyżej progów unijnych i tutaj wskazano pewnego rodzaju progi wartościowe dla dostaw usług. 10 milionów euro dla robót budowlanych, 120 dni termin związania ofertą dla robót powyżej 20 milionów euro. Wprowadzono nową, która jest po części wynikiem istniejącego na etapie i orzecznictwa i doktryny sporu o tym, czy oferta po wygaśnięciu terminu jej związania jest nadal ofertą, czy może być wybrana, uznana za najkorzystniejszą, czy z takim wykonawcą zamawiający może podpisać umowę. Tutaj wprowadzono nowe rozwiązanie, jeżeli termin związania upłynął, to przed wyborem oferty najkorzystniejszej zamawiający wzywa takiego wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała najwyższą ocenę. Wzywa go do wyrażenia już tutaj w tym przypadku pisemnej i wyraźnej zgody na wybór jego oferty. Jeżeli wykonawca taką zgodę wyrazi, to jego oferta może być uznana za najkorzystniejszą, wybrana i potem z takim wykonawcą będzie mogła być podpisana zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Wprowadzono dość specyficzne nowe przesłanki odrzucenia oferty, czyli niezgodność sporządzenia oferty i wniesienia z zasadami komunikacji elektronicznej, gdy jest brak wyraźnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również dość nietypowe rozwiązanie, gdy oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji, i to są te dokumenty, które mają być dostępne na miejscu u zamawiającego. Taka przesłanka została nowa wprowadzona, jeśli chodzi o odrzucenie oferty. Jeśli chodzi o samo unieważnienie postępowania, jeżeli przed składaniem ofert wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze postępowanie, jego prowadzenie nie jest uzasadnione, zamawiający będzie miał możliwość fakultatywną unieważnienia postępowania. W tym przypadku, tak jak Państwo widzicie tutaj na tym slajdzie, dość trudno będzie taką przesłankę zakwestionować, trudno będzie w tym przypadku wykazać interes, jeżeli takie unieważnienie nastąpi jeszcze przed upływem terminu do składania ofert. Jest to całkowicie nowa przesłanka, a ja o tych nowych regulacjach Państwu mówię, żeby wskazać tu zasadnicze różnice, jeśli chodzi o tą nową regulację. Dość istotne zmiany zostały wprowadzone na etapie w ramach regulacji dotyczącej umów. Mają one za zadanie, tak przynajmniej wynika z założeń ustawodawcy, zlikwidować bariery związane z kontraktami, zlikwidować przypadki odstępowania od umów, konfliktów na etapie realizacji, porzucania kontraktów z takimi. Widocznie prawodawca dopiero na tym etapie dostrzegł, że takie problemy występują, dlatego dopiero teraz postanowił wprowadzić nie tylko klauzule abuzywne, ale też obligatoryjne postanowienia umowy. Wprowadził również rozwiązania dotyczące terminów realizacji, które mają być ukształtowane nie datą dzienną, ale pewnymi okresami, żeby były elastyczne i zależne od tego, ile dane postępowanie będzie się toczyło i żeby to nie miało wpływu na skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wprowadzono dość specyficzne rozwiązanie. Otóż normę prawną, dla której nie wprowadzono żadnej sankcji, jednocześnie można też zakładać, że jej normatywne znaczenie jest dość wątpliwe, ale obligującą zarówno zamawiającego, jak i wykonawcę do współdziałania przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Taka ogólna klauzula została wprowadzona w ramach regulacji dotyczącej umów o zamówienie publiczne. Wprowadzono również, tak jak Państwu mówiłem wcześniej, wprost wymienione w 4 punktach klauzule niedozwolone, jakie nie mogą być ujęte w treści kontraktowej, czyli wprowadzono, że wykonawca nie może odpowiadać jedynie za opóźnienie, nie mogą być też naliczane kary umowne dla wykonawców za zachowania niezwiązane bezpośrednio albo pośrednio z przedmiotem umowy, z jego realizacją i z prawidłowym wykonaniem. Wyłączono odpowiedzialność wykonawców za te okoliczności związane z nieprawidłowym wykonaniem zamówienia, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, oraz również wprowadzono możliwość ograniczania arbitralnego przez zamawiającego zakresu zamówienia, czyli tak naprawdę wprowadzono zasadę tej minimalnej wartości albo wielkości świadczenia stron do postanowień tych zakazanych, które wcześniej mówiłem. Konsekwencją wprowadzenia tych klauzul abuzywnych jest to, że tak naprawdę wykonawcy będą ponosili jedynie odpowiedzialność za zwłokę przy wykonaniu kontraktu, czyli tak naprawdę kwalifikowane, zależne przez nich opóźnienie, uzależnione od ich działania. Nie będą mogły być naliczane kary umowne, jeżeli nie będą ponosili odpowiedzialności za nienależyte albo niewykonanie samego zamówienia, czyli tego w tym przypadku kontraktu, tam gdzie będzie wykonawca w stanie wykazać, że jakieś działania spowodowały negatywne konsekwencje na etapie realizacji i za te działania odpowiada wyłącznie zamawiający, to nie będzie mógł zamawiający wysuwać wobec nich negatywnych konsekwencji wynikających właśnie z takich działań. I tu w tym przypadku wprowadzono również gwarantowany zakres realizacji zamówienia, ten minimalny, który nie może być zmniejszony arbitralnie przez zamawiającego. Wśród obowiązkowych klauzul umownych wprowadzono klauzulę określenia w dniach, tygodniach, miesiącach, latach terminów zakończenia umowy, tak jak mówiłem wcześniej, żeby były one elastyczne. Obowiązek określenia po pierwsze warunków zapłaty wynagrodzenia, łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, określenia regulacji dotyczących umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy, w tym przypadku, w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, naliczania kar, określenia również regulacji w zakresie współpracy i rozliczania z podwykonawcami, i każdy projekt umowy przygotowany przez zamawiającego będzie musiał takie postanowienia zawierać. Umowna waloryzacja wynagrodzenia będzie obowiązkowa w przypadku kontraktów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, albo gdy umowa będzie zawarta po upływie 120 dni od dnia składania ofert. W tym przypadku, jeżeli przedłużające się postępowanie spowoduje, że cena zaoferowana przez wykonawcę na etapie składania oferty będzie już nieadekwatna na daną chwilę i ten okres będzie dłuższy niż 180 dni od dnia składania ofert, w takim wypadku zamawiający będzie musiał wprowadzić obowiązkową klauzulę waloryzacyjną. Obowiązek stosowania zaliczek, tak jak mówiłem wcześniej, dotyczy kontraktów o terminowości ich realizacji dłuższej niż 12 miesięcy. Dodatkowo wprowadzono, że limity, jeśli chodzi o transze tych zaliczek, ta transza to nie może być wyższa niż 50% wartości wynagrodzenia, czyli mówimy tutaj o tym ostatecznym elemencie płatności, czyli te zaliczkowanie ma być też do połowy wartości tego kontraktu. Zaliczka jako taka, ta pojedyncza, nie może być mniejsza niż 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z oferty, a potem z kontraktu. Wprowadzono również tutaj w tym przypadku definicję opcji. Ja Państwu przedstawiłem tą definicję, która ma swoje źródło w naukach ekonomicznych, bo stąd wywodzi się opcja na potrzeb postępowania udzielenia zamówienia publicznego. W artykule 4.4.1 prawodawca postawił definicję, która ma zastosowanie właśnie w tym przypadku na potrzeby regulacji ustawowych i będzie mogła być stosowana
właśnie w takiej formule w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach samych środków ochrony prawnej, bo zbliżamy się już do końca czasu, jaki został przez nas tutaj przewidziany do dzisiejszego wystąpienia, odwołania będzie można nadal składać przy pomocy podpisu zaufanego. Wciąż będą one składane w sumie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzono tej zmiany, kto może być pełnomocnikiem, w szczególności będzie to adwokat, radca prawny na etapie postępowania odwoławczego albo strona pozostająca z wykonawcą, który składa odwołanie w ramach stosunku zlecenia. Ponadto wprowadzono jeszcze zmiany dotyczące zasady odpowiedzialności solidarnej wykonawców, pewne nowe ujęcie w ramach postępowań w trybie partnerstwa innowacyjnego wprowadzono. Otóż poszczególni wykonawcy będą ponosili tylko odpowiedzialność za ten element zamówienia, przy którego brali udział w ramach konsorcjum, aby nie prowadzić do sytuacji, że na przykład wykonawca, który bierze udział w realizacji zamówienia na przykład z instytucją bankową, która ma je tylko kredytować, będzie ponosił odpowiedzialność za nieudzielenie kredytu, a instytucja bankowa, którym rolą w danym postępowaniu było tylko sfinansowanie zamówienia, będzie odpowiadała za zaniechania związane na przykład z realizacją właściwą robót budowlanych. Jeśli chodzi o podsumowanie samego zamówienia, wprowadzono obowiązek związany z raportem z realizacji zamówienia. O ile dobrze wiem, na etapie zmiany, która weszła już w życie, procedowanej w październiku i listopadzie, obniżono prawdopodobnie te wymagania, czyli zmieniono te wartości kar umownych, jak również opóźnienia chyba zostały zwiększone do 90 dni. Jednakże, jeżeli doszło do nieprawidłowości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na etapie kontraktu, zamawiający będzie miał obowiązek sporządzenia raportu uwzględniającego tu okoliczności związane z naliczeniem kar umownych, z opóźnieniami, jak również z występującymi ryzykami, w tym przypadku w szczególności, jeżeli któraś ze stron od takiego kontraktu częściowo lub w całości odstąpiła. Zmiana umowy jest traktowana tak samo jak w ramach dyrektywy klasycznej, czyli jako nowe, niezależne zamówienie i istotna zmiana zawartej umowy będzie traktowana jako, będzie tak naprawdę wymagała przeprowadzenia całkowicie odrębnego postępowania. Wprowadzono też nowum, że temu unieważnieniu tej umowy w przypadku istotnej zmiany będzie dotyczyło tylko tej części zmienionej, aby nie unieważnić całych umów i zachować ten kontrakt w pierwotnej wersji w obiegu prawnym, żeby nie było takiej konieczności, że mimo tego, że ta zmiana tylko była niezgodna z przepisami, a cały kontrakt był zawarty zgodnie z regulacjami po przeprowadzeniu stosownej procedury, żeby tego kontraktu nie eliminować nie z obiegu prawnego. Nowy obowiązek nałożony na zamawiających ogłoszenie o wykonaniu umowy, czyli po zakończeniu realizacji kontraktu zamawiający będzie musiał w ciągu 30 dni zamieścić ogłoszenie o zrealizowaniu kontraktu, który był zawarty w trybie ustawowym. Wśród tych regulacji dotyczących środków ochrony prawnej zasadnicze zmiany dotyczą tego, że po pierwsze, niezależnie od wartości, wszystkie czynności i zaniechania zamawiającego będą mogły być pobyte odwołaniem. Zmiany dotyczą środków dowodowych, biegły będzie mógł być powoływany spoza listy biegłych. Zmiany nastąpiły na etapie składów orzekających. Regułą jest, że w przypadku postępowań poniżej progów unijnych skład izby jest jednoosobowy, powyżej progów jest trzyosobowy. Jednym podstawowym i wyłącznym sądem do rozpoznawania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany od tej chwili Sądem Zamówień Publicznych. W ramach przedmiotu zaskarżenia, i tutaj tylko pokrótce na zakończenie wskażę, że odnosząc się do tej analizy, o której Państwu mówiłem, mającej miejsce na etapie przygotowania postępowania, wśród czynności, które mogą być objęte zaskarżeniem, w punkcie trzecim wskazano, że odwołanie przysługuje na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowanie konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do niego obowiązany, a więc jeżeli wykonawca uzna, że zamawiający powinien prowadzić postępowanie w określonym trybie w oparciu o regulacje ustawowe, a takiej czynności nie przeprowadził, zaniechał przeprowadzenia postępowania w określonym trybie, formule czy też
zaniechał przeprowadzenia konkursu. Takie zaniechanie będzie mogło być wprost objęte zaskarżeniem. Również wprowadzono wprost, mimo że dotychczas zarówno orzecznictwo, jak i doktryna dopuszczały takie możliwości, że przedmiotem zaskarżenia będą mogły być wprost objęte projektowane postanowienia umowne. To jest zgodne z obecnie obowiązującymi tak naprawdę podejściem zarówno organów orzeczniczych, jak i doktryny. Zmiany w zakresie dowodów. Najbardziej istotne, do ustawy przeniesiono pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dotychczas ta regulacja była zawarta w rozporządzeniu wykonawczym, a jak Państwo zapewne wiecie, a jeżeli nie wiecie, to odpowiedzialność karna, aby mogła być zrealizowana, wszystkie elementy tej odpowiedzialności powinny być uregulowane w aktach prawnych rangi ustawowej, nie mogą być regulowane w aktach prawnych na rangi rozporządzeń, dlatego też tutaj prawodawca zreflektował się po niemalże 16 latach obowiązywania tej ustawy i przeniósł tą regulację do ustawy, aby można było wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec osób, które na etapie postępowania odwoławczego zeznają w charakterze świadków i świadczą w tym przypadku niezgodnie ze stanem, z istniejącym stanem rzeczy. Co do możliwości ingerencji Izby w przebieg postępowania, został on utrzymany na niemal identycznym poziomie. Izba może nakazać unieważnienie czynności, dokonanie czynności, nakazać zmianę projektowanych postanowień umowy, unieważnić umowę, jak również nałożyć karę umowną albo tylko, jeżeli uzna, że jej nałożenie jest nieefektywne, stwierdzić naruszenie przepisów po wydaniu orzeczenia i stwierdzeniu określonego naruszenia. Wprowadzono również nową w postaci przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego w przypadku, kiedy stało się ono z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne. To jest nową, które wcześniej nie występowało. Poza samym cofnięciem odwołania czy też uwzględnieniem jest tu nowa, nieistniejąca wcześniej przesłanka. Na samo zakończenie, proszę Państwa, postępowanie skargowe, istotne zmiany, bardzo krótko. Skarga przysługuje wobec również postanowień prezesa KIO. Obecnie istniejącej ustawie istnieje luka w tym zakresie. Mogą być skarżone tylko postanowienia Izby, na przykład w przypadku zwrotu odwołania. Same postanowienia prezesa Izby nie mogą być skarżone i ta luka prawna została w tym przypadku wyeliminowana. Wprowadzono sąd zamówień publicznych, jest to sąd okręgowy w Warszawie, celem ujednolicenia orzecznictwa. W ramach wniesienia skargi nałożono na skarżącego obowiązek określenia precyzyjnego zakresu zaskarżenia. Wprowadzono możliwość przywrócenia terminów, które obowiązują w tym przypadku. Dotyczy to również terminu na wniesienie skargi. I wskazano również, że skarga kasacyjna przysługuje nie tylko prezesowi urzędu, ale również stronom. W tym przypadku skarga kasacyjna będzie dostępna także dla uczestników postępowania skargowego. Trochę przekroczyliśmy czas, tak jak Państwu mówiłem. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe pytania, proszę o zadawanie tych pytań za pośrednictwem tutaj pani Anny, która ma ze mną stały kontakt. Wszystko, mam nadzieję, że udało mi się przekazać Państwu te najistotniejsze informacje dotyczące zasadniczych zmian, tych zmian, które mają istotny wpływ tak naprawdę na sytuację wykonawców, bo wiem, że Państwo to właśnie... ostatni slajd się nie załadował, tu jeden pan mówi. Postępowanie skargowe, istotne zmiany. Dobrze, w takim razie przepraszam za przekroczenie tego terminu, jeżeli to jakieś problemy z tego tytułu wynikły, proszę o te pytania ewentualne, ja będę z panią Anną miał kontakt. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne szkolenia. Dziękuję i do widzenia.